Witamy Was na kanale Enjoyment Family. Ja jestem Krzyś. Ja jestem Marta. I dzisiaj zajmiemy się... pokojem Mikołaja. Dzisiaj będziemy urządzać pokój Mikołaja. Mamy tutaj parę rzeczy do zawieszenia. Zobaczymy, czy to też zawiesimy. Na razie to... o, na razie to... no, nie wiadomo, czy zawiesimy to lustro, bo nie bardzo pasuje tutaj do pokoju. Ja już tutaj mam miejsce, już będzie go zawieszę. Generalnie dzisiaj chcemy zrobić taką metamorfozę pokoju. Część rzeczy już tu jest, potem zrobimy przed, po. I mamy nadzieję, że zainspiruje Was to w jakiś tam sposób. No to lecimy. Co? Zaczynamy od zawieszenia obrazu. Jesteśmy pewni, tak, że on tutaj pójdzie, bo on tutaj ładnie wygląda. Martuś, pokaż. O, coś takiego. Myślę, że tak będzie super. Tylko jeszcze wyrównamy do poziomicy. Będziemy od razu wieszać, bo nie ma się co zastanawiać. On tu pasuje. Okej, okay, troszkę niżej. Dobra, mam. Ściągnij te przyklejki, ja tu będę trzymał. My już jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł, jak ktoś nas ogląda, to wie, że obrazów nie bijemy na gwoździach, tylko na takich taśmach. I po prostu wystarczy sobie to odkleić tutaj. O. I one są na rzepach, że można ten obraz po prostu potem sobie zdjąć i na przykład, nie wiem, wymienić środek. I wtedy nie mamy bicia gwoździ, później ewentualnego, wiecie, gipsowania i tak dalej, i tak dalej. Dla nas spoko opcja, świetnie się sprawdza i używamy od jakiegoś czasu. A przynajmniej ja nie muszę prosić męża, żeby mi wbił gdzieś obraz, bo to tylko taśma. Jak się znudzi, to się odklei. Właśnie to podobno się odkleja bez śladu. No właśnie. To podobno, jest... a jeszcze nie odkleiliśmy żadnego. Nie odkleiliśmy, ale mam taki pretekst, że gdyby co... Od dołu. Mhm. Czekaj. Tak? No gdzie chcesz, nie? Dobrze, tak jest, super jest. Dobra, już nie ma odwrotu. Prosto było. Idealnie było. Tara, pierwsza rzecz jest! Ładny! Ej, pięknie wygląda, nie widziałam też. Już bardziej dziecięco tu. I pięknie w ogóle. I taki drugi, taki sam miś, tylko niżej. Wow, kupię. Fajnie to wygląda. Dobrze, więc to, teraz ja bym był za to, żebyśmy powiesili Mikołaja, bo to też jest takie dosyć na rzepach proste. Napis Mikołaj. Ojej! Nie zabrzmiało, ale zależało, bo jak się wszyscy zaczęli śmiać. Za szaleczki. Trzeba sprawdzić, gdzie tu jest poziom jakiś, bo tak trudno mi tu stwierdzić teraz. No chyba tu, nie? Tak M-ki wziąć po prostu, to chyba będzie równo, no nie? Sprawdźmy. Nie wiem, co my robimy, co my robimy? Wieszamy Mikołaja, tylko... Znowu nie brzmi. To trzeba przywieźć tak, jak nam się wydaje. A od góry? O, gdzieś tu jest? Nie. Wiesz, nie ma. Dobra. Tak nam i się ja bym chciała, widzisz tą plamę na i? Tutaj widzę, no, ale to z noga komara. O, o, tak. Tam jest skrzydełko. Wybuchliśmy komary? Tak. Dobrze. Odkryłem. I ten napis jest na takich rzepach, że gdy później będziemy chcieli wymienić... Może gdybyśmy chcieli go ściągnąć i wymienić baterię, to wystarczy ściągnąć tego rzepa i od razu mamy. One się dość mocno trzymają i to wystarczy po prostu sobie zdjąć i wiecie, i wtedy będziemy mogli dogodnie wymienić baterię. Tylko teraz, kochanie, masz jedną szansę. Nie, mam jedną. Ale dajemy go w którym miejscu? Tutaj będzie łóżeczko, tak? Na pewno tu będzie łóżeczko. Może jednak jest to równo. Ale co ty masz tu, kochanie, równo? Tutaj nic nie ma równo. Czekaj, ja teraz sprawdzę tylko. No i co? Nie jest to równo teraz napis? Musimy sprawdzić jeszcze wcześniej. I co? No to możemy od tego zrobić. Jest równo? No jest, no jest. Lepiej chyba czujesz, jak powiem, że jest? Tak. Dobrze, to, jest. To teraz powiedz mi, jak na jakiej wysokości to chcesz. Tu tak myślałam, tak? Nie? Dobra, to czekaj. Czekaj, czekaj. Na tamtą już długo przykleiłaś. A! Okej, okay, teraz... Mam dołożyć my, ky czy ły? Wszystko. Okej. Okay. Ojej. No. A! No i już jest tylko dwa. Nie, nie jest, spoko. To jest! Dobrze? Jest super. Okay. Lepiej być nie mogło. Dobrze, mamuśka. Nie mów do mnie, mamuśka. Tatuśku. Tatuśku. No, patrz, jak pięknie. Nice. To mega fajnie wygląda. Jeszcze ja. I teraz jeszcze zrobimy sobie gadżet. Pik. I... co potrwa? Napis się nam pokazuje. On jeszcze fajnie wygląda na ścianie w kolorze, no ale nie będziemy teraz malować ani nic zrobić, no bo to bez sensu. Nie, no i tak obrudzi wszystko, no nie? Obrzyga. Obrzyga. Wszyscy mówią, że żygają, żygają. No, git. Co, czy nie spadnie? Pewnie, ale... pewnie parę osób powie, że o, nakleili nad łóżeczkiem. Jak spadnie, to dziecku zęby wybije. Dziecko jeszcze nie ma zębów. Więc nie ma co wybić.
I teraz półka? Tak, no bo tu nam zostaje. Patrz jak tu ładnie już. No tu ten syf trzeba tu jeszcze ogarnąć, ale no to pójdzie na tu. Na półki tutaj. Dobra. Syf. Już mi powiedzieli, że zbierać przekurzu. Bo tutaj nic nie może być, albo wszystko w plastiku. W foliach. Foli. Potem było, że... Tak w tym filmie. Wszystko zafoliowane. Zafoliowane, tak, dokładnie, sterylnie. Pokój Dextera. Otóż to, no dokładnie. Nie dziecięcy, tylko Dextera, żeby było sterylnie. Ta tu zostaje. Lampka tam zostaje, bo na tam zarąbiście daje radę. Zbieracze kurzu. Ja bym chciała zobaczyć te wszystkie zakurzone pokoje. Martuś, zostałaś milion dobrych wiadomości, a ty cały czas powtarzasz tą... No bo ja bym chciała do takiego człowieka iść do jego pokoju i zobaczyć, jak to wygląda. Folia. Everywhere. Zasłony foliowane. Te, takie prysznicowe, by łatwiej umyć. Przepraszam. Anita się nim zajęła jak nic. U nas nigdy w domu nie będzie sterylnie. Przepraszam bardzo, u nas nigdy nie będzie sterylnie. Ale i tak już go zabrałaś, to byłaś go zjeść. Teraz trzeba ogarnąć wysokość półek, na jakich będzie to wszystko. Tak, żebym ja sięgła, zakładając, że potem już nie będę miała tego brzucha i będę mogła podejść bliżej komody. Tylko pytanie, czy komoda zostaje tak, czy zostawiamy ją na środku? Możemy ją ustawić na środku, żeby tam było miejsce coś schować. Bo ja myślę, że tam będziemy coś chować. Mi się wydaje, że tam jest dobry pomysł, żeby tam było miejsce właśnie na chowanie czegoś. Przepraszam. No, tyle? Zobacz. Jeszcze troszkę chyba. Żeby tutaj, jak chcesz, żebyśmy mogli na przykład włożyć wanienkę. Przebierak może być i z tamtej, i z tej strony, nie musi być tutaj. Ale tutaj już nic nie położymy. Jakbyśmy chcieli na przykład tworzyć na pieluchy czy cokolwiek, to tu już się zmieści. Jednak trochę w tamtą. Dobrze. Tak jest idealnie. Bo wiesz, żeby tutaj było miejsce, no nie? Żeby coś włożyć, gdyby co, i tutaj też. Tak żeśmy to zakładali w tym. To tak to zróbmy. Tak to zróbmy, wiesz. I tutaj mamy wtedy bezpiecznie i wszystko. A to może po tu. Znajdziemy miejsce. Spokojnie. Troszkę. Jeszcze druga zwierzę. No wiem. Nie masz brzucha, sięgniesz. No sięgnę, teraz nie sięgnę, bo tak. Ale i tak jest super. Tak będzie super. Tylko trochę w tą stronę. Potrzebuję śrubkę. Tam jest śrubka. Łączmy się w bólu. Mamy to. Roma i malewni. Pierwszy jest. Od lewej jest ok? Chyba jest ok. Mogłabyś wziąć metrówkę i zmierzyć mi tutaj, ile jest od lewej, żebym zrobił tyle samo od prawej. Mamy tutaj równiusieńkie 9 cm, ale to takie równe. Patrzcie. No nie, to 9 cm. No, tak. Ok. Weź mi poziomicę. Weź półkę. I teraz półeczka. Fajnie, że są dwukolorowe. Podstawka inna, a góra inna. Ładnie to wygląda. A spoko, że nie jest biała. Gdybyśmy powiem ci, ładnie dopasowali te kolory. Nie jest. No nie, tak inaczej. Tak jeszcze nikt nie robi. Proszę, biała albo czarna. Też takie chciałam, nie? Idę po te następne. Czekaj. Jak on szybko chodzi. Ja teraz tak nie mogę szybko chodzić. W ogóle nic nie mogę szybko robić. Jak taki kręgiel. Ręcznik, siostro. Płaskam za to. Mówiłem już, że ktoś nie przemyślał tych śrubek. Mówiłeś. Ile montowałeś tych śrubek? 6. To jest 8. 8 razy. Mendo. Dobra, druga strona 9 cm odmierzamy. To ma być równe. Deska. I drugie. Umiem twerku. Tylko teraz tam. Aż to będzie żeby. Idź na taką stronę. Nie wiem, czy tam sięgniesz tutaj, żeby to dać? Dobra, trzyma się na twojej sile, nie puszczam. Co zrobisz?
Jeszcze? No, jeszcze? O, jeszcze troszkę. Za dużo. Okej, okay, dobra. Teraz zmierz tam 9 cm, drugie to już trzymam i sobie przyłóż. Jest 9? Jest 9, nie? Trzymaj tak, jak jest. Czy ty to sprawdzę? Ruszyłam! Dobrze jest. Nie ruszyłam. A, ręce mnie bolą. Co ile ty mogę? Ale ruszyłaś. Wszystkim ruszyłam. Trzymaj tą półkę. Trzymaj tą półkę. O, mam ci odsunąć, żebyś tu sobie weszła? Jest? Tak, jest 9. Teraz czas na informację, że nikt nie przemyślał tej śruby. Masz w sobie pierwiastek zła. Oj, i to jak ten, co nie przemyślał tej śruby. No właśnie. No, ale żeby tradycji stało się zadość. Wszystko wymierzone. Idealne śrubki. Pod idealną deskę, o idealnej długości. Zaraz te wiercę w palca pewnie. Ok, teraz sobie wsuniemy całą komodę z powrotem. Z racji, że tutaj mamy przewijak położony na komodę, tutaj zrobiła nam się taka szpara dość spora. Gdyby tam coś wpadło, a prawdopodobnie tak się stanie, no to będzie ciężko to wyciągnąć, bo trzeba będzie wszystko wyciągać, żeby wejść za komodę. I właśnie tutaj w tym celu mam takie koszyki, żeby tą dziurę, którą tutaj widzicie, zakamuflować tymi koszami. Tym sposobem nie ma tej dziury, nic tam nie wpadnie, żaden smoczek, żadne jakieś tam puderki czy maści. I wydaje mi się, że wygląda to fajnie, fajnie wygląda. No co, nawet mi się nie wydaje, widzę, że to wygląda dobrze. No i zobacz, jak to fajnie wygląda. Wiesz. I tutaj też z racji, że to jest wyżej i na przykład, nie wiem, jest jakaś półka, do której nie sięgamy, fajnie mieć jakiś koszyk czy jakiś pojemnik, żeby móc sobie zdjąć cały kosz. Pięknie, kochanie, ty to masz zmysł. Dziękuję, tutaj wspiałam się na wyżyny. Wow. Wow. Dobrze, czyli zobacz, może być? Co myślicie? Trochę duży. No, o to chodziło. Zobacz, jest dalsza. Na moją siostrę spadkę. Pięknie wygląda, zostaje. Dobrze, ryzyko do zaakceptowania. Nie pasują te dwa koszyki. Nie pasują. One strasznie do siebie nie pasują, nie? Ale te pasują. Te pasują, jeszcze, ale... Bo to pasuje też do spodu, ale to a nie. A to jakoś tak strasznie... O, tam pasuje. W kosycku. Nic nie znajdę w tym pokoju. Ty, kochanie, nawet jak coś leży delikatnie poniżej poziomu wzroku, to już tego nie znajdujesz, więc... Żadna strata. No, wow. Wow. Została nam do zawieszenia tylko jedna rzecz, ostatnia dzisiejszego dnia. Ona miała wisieć tutaj generalnie, ale koncepcja się zmieniła, bo tak. To tam wygląda fajnie. Więc myślę, że jak zamkniemy drzwi, to fajnie by było, żeby to tutaj było. Tak, też tak pomyślałam. I będzie to tu super pasować. Tego już nie będziemy wieszać na kołku, bo nie ma sensu robić takiej dziury pod takie coś lekkiego, więc po prostu na takim haczyku to zawiesimy samoprzylepnym, bo lubimy samoprzylepne haczyki. My lubimy klej. I rzepy. I filce. I filce. O, filce. On ma taką dość wysoką zawieszkę, ale z racji, że będziemy chcieli przyczepić to na takich białych haczykach, to zwiążę sobie po prostu to niżej, gdzieś na tą wysokość, wydaje mi się, że wystarczy, i po prostu schowa nam się ten haczyk. Ale nie, nie ma sensu tak dawać, tylko tak chyba, nie? Ej! Słucham cię. Tak? Popatrz, tak za wysoko jest. Tak jest fajnie. No to gdzie masz haczyk? No, strasznie krzywo go przykreślam, ale nie będzie go widać. Tak krzywą haczyka to jeszcze nikt nie przykleił. Bo choć na chwilę nie mieliśmy przy sobie poziomicy. Mogę go jeszcze raz nakleić jak coś. Ale po to. Ja będę wiedział, że on tak jest krzywo i będę mógł spać. Głowa chyba trochę schodzi przez ten haczyk, ale... Mogłam go trochę bliżej dać, tej półki. No, za daleko jest. Za daleko jest, durnowa to wygląda. To dobrze, o właśnie, to sprawdzimy teraz. Czy oderwie ścianę. Czy to jest prawda, że... Czy nie zostawia śladu. Że nie zostawia śladu. Bliska, idziemy. A jak zostawi ślad? No to... Zostawił ślad. Tak, nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. No to ładnie. Pokaż ślad. Wiem, że miałem to ja to chciałem, bo tu jest tak, że trzeba to odgiąć, żeby to odkleić, pociągnąć, żeby to ściągnąć. No. Ale jak ja próbowałem to podgiąć, żeby to pociągnąć, to mi się zrobiło tak. Nie zostawia śladu! Super! 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 Tu kiedyś pójdzie tapeta.
Tak to jest wierzyć producentowi. Robimy tak, żeby zasłonić, przesuniemy się, ale zasłonimy dziurę. No tak, też mi się wydaje, że maksymalnie o tyle się przesuniemy, żeby dziury nie było widać. Do dupy to jest! Straszliwie. A spokojnie, no jak nawet przesunę, to patrz, nie widać nic. Zobacz, dalsza misiek, tak? No, jest lepiej, możesz jeszcze, no dobrze. Tak, czy jeszcze? Tak, żeby nie było widać tego. No nie widać, nawet nie wiesz, gdzie to było. Tak? Ja wiem, gdzie to było. Chodzisz mi, ja sobie zobaczę, żebyśmy nie zrobili kolejnej dziury. To przyklejasz tu, tak? Żeby ci wystawało to czerwone, no nie? No. I to chowa się za to, no nie? No. I później masz to otworzyć i pociągnąć, żeby zeszło bez farby. Ale jak ja to próbowałem otworzyć, to mi się to oderwało z farbą. A taki haczyk, taki mocny haczyk, no. Zaklikuje to się. Tak. Widz mi, Jezu, zobacz. Tragedia. Maska. Nie zrobiłem drugiej dziury. Jest idealny. Ledwo co to zakryło. Wszystko jest dobrze. Dobra, musimy czyścić. Nic nie widać. Jak wam się podoba? Zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz widzicie przed i po. Wydaje mi się, że to, co chciałam, albo chcieliśmy, mam nadzieję. No, to było dzisiaj, tak? To osiągnęliśmy, czyli chcieliśmy, żeby to było tak przytulnie, pomimo tego, że będą białe ściany, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy jeszcze tego malować. Dopiero jak Miki podrośnie, to wtedy będziemy kombinować więcej. Tak, wtedy będziemy coś zmieniać. Na razie będzie tak jak teraz, bo wiadomo, że się wszystko jeszcze wybrudzi. A jeszcze nie zapominając, lecimy na 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszamy do subskrypcji. I będzie nam bardzo miło. Powiemy, że bardzo wiele z was ogląda filmy, jest tutaj regularnie, ale niestety nie subskrybuje, nie wiedząc dlaczego. Więc jeżeli już tutaj jesteś, to zostaw nam tego subka, będzie nam bardzo miło. My się z wami żegnamy, do zobaczyska i pa!